Czerwony kapturek. Była sobie dziewczynka, którą wszyscy nazywali czerwonym kapturkiem. Wiecie dlaczego? A to dlatego, że na urodziny dostała od babci czapeczkę w tym właśnie kolorze i nie chciała już nosić żadnej innej. Pewnego razu babcia okropnie się przeziębiła. Mama czerwonego kapturka, dowiedziawszy się o tym, od leśnych ptaków przygotowała koszyczek z lekami i jedzeniem. Zanieś to babuni, powiedziała do czerwonego kapturka. Droga do domu, którym mieszkała babcia, prowadziła przez las. Kiedy czerwony kapturek zatrzymał się na chwilę, żeby nazbierać kwiatów, drogę zastąpił mu wilk. Dokąd idziesz, dziewczynko? Czerwony kapturek, nie wiedząc, z kim ma do czynienia, wyjaśnił, że idzie do babci. Podał nawet dokładny adres. Wilkowi nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Zniknął w lesie, a po chwili pukał do drzwi babcinej chaty. Wilk pąknął babcię. Uważaj, kapturku! Wołały leśne zwierzęta, ale dziewczynka ich nie słyszała. Dopiero kiedy weszła do chatki, zauważyła, że babcia wygląda całkiem inaczej niż ostatnio i nie przypomina wcale tej miłej staruszki. Babciu, pisnęła, dlaczego masz takie wielkie oczy, uszy i zęby? Żeby cię lepiej widzieć, słyszeć i na koniec zjeść, wrzasnął wilk i połknął czerwonego kapturka. Potem postanowił wrócić do lasu, ale utknął w drzwiach, bo po tym obfitym posiłku bardzo przytył. Chyba się zdrzemnę, mruknął. Tymczasem w lesie zwierzęta opowiedziały o wszystkim Gajowemu. Stawaj, wilku, ryknął Gajowy, wpadając do babcinej chatki. Ale o co chodzi? Zapytał zaspany wilk. Widząc jednak myśliwską szczelbę, szybciutko odkaszlnął i wypluł najpierw babcię, a potem wnuczkę. Och, nareszcie przestał mnie boleć brzuch, westchnął z ulgą. Panie Gajowy, to była pomyłka. Niech mnie pan puści wolno. On się na pewno poprawi, przyłączyła się do wilczych próśb babcia. Potem ugotowała dla czerwonego kapturka i Gajowego pyszny obiad, bo czuła się już całkiem dobrze. Zaprosiła też wszystkie zwierzęta, a wilk? Zaprzyjaźnił się z babcią i nosił jej zakupy jak domowy piesek.